Całkiem nowa mapa. Brise, miejsca dla trenerów, i masa nowych skinów. Jak i nowy Battle Pass, ponieważ zaczynamy akt numer 3 epizodu drugiego w Valorancie. Zapraszam na omówienie zmian. Zaczniemy od najnowszej mapy Brise. Gameplay z tej mapy możecie zobaczyć na moim kanale i jeszcze powiem tutaj taką ciekawostkę. Jutro o godzinie 12, czyli w środę o godzinie 12, wyjdzie poradnik do mapy Breeze zrobiony przeze mnie oraz przez chłopaków z Balisty eSports, czyli z tej polskiej profesjonalnej organizacji e sportowej związanej z Valorantem. I co tutaj dużo o BRIS mówić, Dostajemy wreszcie nową mapę, bardzo długo wszyscy na nią czekali i od jutra będziecie właśnie Breeze mogli grać. Jeżeli chodzi o granie najnowszej mapy, to nie będzie jej przez pierwsze dwa tygodnie na rankedach, będzie jedynie na normalach, ale nie na zwykłych normalach, ponieważ Riot dodaje osobną kolejkę, osobne QE do wyszukiwania tylko i wyłącznie mapy Breeze. Czyli w grze będziecie mieli normale, rankedy oraz Breeze QE, na której tylko i wyłącznie będziecie mogli dostać Breeza przez najbliższe dwa tygodnie. Czyli dostajemy nowy tryb gry, dzięki któremu będziecie mogli grać tylko i wyłącznie na najnowszą mapę. Nie będziecie musieli na normalach jej szukać, wychodzić jak tej mapy nie ma, po prostu będziecie mieli całkowicie osobne kolejkę związaną z nową mapą. No i tą mapę będziecie mogli grać również na deathmatchach, gorączkach spajka, eskalacjach oraz grach niestandardowych. Wraz z aktualizacją, która wejdzie w nocy z wtorku na środę, kończy nam się sezon rankingowy z aktu drugiego, więc prawdopodobnie będziemy mieli reset rank, po którym będziecie musieli zagrać tylko jednego rankeda i odzyskacie swoją rankę, może będziecie mieli rangę niższą, czyli tak zwany soft reset i właśnie tryb rankingowy kończy nam się dzisiaj o a serwery włączają się jakoś po północy, i aktualizacja wchodziła się w nocy z wtorku na środę. Wraz z aktualizacją jutrzejszą, czyli 2.08, dostajemy wreszcie tryb obserwatorów dla coachów, dla trenerów z drużyn esportowych. Dostajemy coach, sloty, na które tak długo czekaliśmy. Działają one na takiej zasadzie, że trenerzy danych drużyn będą mogli oglądać gry w trybie turniejowym, ale śledząc przy tym wyłącznie drużynę wybraną w lobby gry niestandardowej. Trenerzy nie będą mogli korzystać z sygnałów na mapie, czatu drużynowego i czatu głosowego w grze. Trenerzy mogą korzystać z czatu dla wszystkich i czatu grupowego, aby uwzględnić przypadki, kiedy zajdzie potrzeba komunikacji z moderatorem turnieju. I trenerzy mogą pozyskać grę w przypadkach, gdy taką możliwość mają również gracze. Czyli po prostu trenerzy różnych drużyn również będą mogli oglądać wszystkie turnieje od środka z perspektywy swoich zawodników. Naprawdę długo na to wszyscy czekali i wreszcie dostaliśmy. Mała zmiana jeżeli chodzi o HRTV czyli ten alternatywny tryb dźwięku w grze. Możecie napisać w sumie w komentarzach czy ktoś z was gra na tym HRTV bo z tego co widziałem ja osobiście na nim nie gram i nie wiem czy znam jakiegokolwiek gracza, który faktycznie korzysta z trybu HRTV. Dotarły do nas wasze prośby. Do HRTV dodano dźwięki upuszczania broni. No to taka e, mała, mała zmiana żebyście słyszeli również jak rywale upuszczają bronie. Ja osobiście właśnie nie korzystam z tego trybu. Wydaje mi się on taki trochę Dziwny, ale może ktoś z Was w komentarzach e, korzysta, więc na możecie napisać, czy korzystacie i dlaczego ewentualnie korzystacie. Jeżeli chodzi o zmiany społecznościowe, to do gry dodano odpowiedzi na zgłoszenia. Oznacza to, że jeżeli zgłosicie jakiegoś gracza za na przykład e, cheating albo za bycie toksycznym i on faktycznie dostanie jakiegoś bana na czat, bana na grę albo ogólnie całe konto zostanie zbanowane, to Wy w grze dostaniecie powiadomienie, że ten gracz został pomyślnie zgłoszony, tak jak jest w League of Legends. Czyli wszystkie 60, które będą zgłaszały e, swoje. Tam sojuszników czy swoich rywali będą po prostu mieć od razu feedback na ekranie, jeżeli faktycznie ktoś dostanie przez nich bana. Włączone zostały również ostrzeżenia dla osób dopuszczających się przewinień po raz pierwszy. Teraz wcześniej wyglądało to tak, że jak na przykład przeawkowaliście albo byście coś tam toksyczni, to nie dostawaliście żadnego jakby. Nic się z waszym kątem za pierwszym razem nie działo, ale jakbyście zrobili to drugi raz, znowu byli toksyczni, to wtedy z bomby testowaliście bana na przykład na czat. Teraz będziecie mieli ostrzeżenie za pierwszym razem, że halo, halo, tak się nie zachowujemy i dopiero po tym ostrzeżeniu dostaniecie ewentualnego bana. Fajna zmiana, taka troszeczkę wydająca przejrzystości, jeżeli chodzi o tryby reportowania. No i to tak naprawdę wszystko w tym opisie aktualizacji wiem bardzo krótki film, dużo zmian nie ma, no, dużo zmian nie ma. W samej rozgrywce dużo zmian nie ma, ale dostajemy całkowicie nową mapę do gry, całkowicie nowy Battle Pass, którego omówienie macie u mnie na kanale, i całkowicie nowy zestaw skinów, który również wygląda bardzo ciekawie. Oprócz tego rankedy zostają wyłączone, reset rangi. Jeden ranket do zagrania będziecie mieli nową rangę, i tak naprawdę będziemy przychodzili do aktu numer 3, czyli ostatniego aktu w epizodzie drugim. Mega, mega naprawdę szybko. Czas leci w tej grze, mam wrażenie, bo pamiętam jeszcze jak był epizod pierwszy, się zaczynał, beta wychodziła, to to już kończymy praktycznie epizod drugi. Chciałem jeszcze wam wszystkim powiedzieć, że jutro około godziny 13:30, może 14:00 u mnie na Twitchu zaczniemy drogę do Radianta i będziemy sobie grali, 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 żeby wreszcie w tym nowym akcie po resecie rank dobić Radianta na koniec epizodu drugiego. Mam nadzieję, że będziecie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, omówienie tego patcha i do usłyszenia w przyszłych filmach. Siema!